Nie no, ja jestem, ja w ogóle uważam, że wszystkie problemy ludzkie wynikają z tego, że mamy problemy z komunikacją. Dlatego lubię takie oszczędne formy komunikacji, jak napisy na murach. Moim skromnym zdaniem to jest najlepsza forma komunikacji, serio. Byliście kiedyś w Łodzi, tam jest coś takiego jak łódzka wojna na napisy, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Tam ŁKS robi herbatę w wodzie po parówkach. Widzew miał dziekankę na kosinusie. Inteligentnie to chyba. I to jest fakt, bo naprawdę zawrzeć coś takiego w krótkich słowach nie jest łatwo. Ja na przykład jechałem, ja jestem z Wrocławia, jechałem do Zielonej Góry i tam po drodze w jednej z miejscowości było takim, na pierwszym budynku, było napisane takim czerwonym szprejem. Ja mówię szprejem, bo jestem w jednej trzeciej Węgrem, także... Niektórzy zaczynałem liczyć, tak kurwa, co się działo tam 26 lat temu w Budapeszcie. Dobra noc, tylko tyle powiem. Także najebane takim czerwonym szprejem gigantyczny napis. Jebać myszy. Tyle pytań po prostu. Co się tam stało w tej miejscowości? Koty totalnie dały dupy. Po prostu. No to tak jest, no ciężko coś przekazać w krótki sposób. Tu kolego, nie wiem, masz 3 sekundy, goni cię policja, jak do Eldo będą strzelać zaraz, wiadomo. Masz 3 sekundy, wymyślasz coś. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dobra. Milczenie też jest dobre, tylko trzeba na końcu dodać i tam Legia, kurwa, jest. Wiadomo. No bo spróbujcie zawrzeć w krótkiej takiej formie to, co mi się zdarzyło, jak wracałem stamtąd, tak? Wsiadam do autobusu, bo niestety wracam autobusem. Wsiadam, trochę jestem wczorajszy i tak wbiegam, podchodzę i do tego kolesia tam. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo bym prosił, jeśli można, do tego kierowcy bilet ulgowy. On tak do mnie, hola, 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 hola. Hiszpan. Co to jest ulgowy bilet? To ja mówię tak, no to jest taki bilet, że się nie płaci pełnej... Koleś ma autobus. Pewnie wie, co to jest ulgowy bilet, tak? Więc mówię, no studencki bilet. On tak, ale. Francuz. Ale dokąd jedzie? Genialne pytanie. Więc ja odpowiadam równie genialnie. Kto? Bo... Co to za pytanie, nie? Dlatego jak ktoś potrafi w końcu dowalić coś takiego, to ja jestem zachwycony. Jestem właśnie z Wrocławia i tam jest taka dzielnica, na Dodrze się nazywa. Na Dodrze zawsze słusznie, tam są skupy złota, bo jak powszechnie wiadomo, handlujemy złotem, to jest normalne. I tam na jednym z takich znaków jest po prostu czerwonym napisane wielkim takie kufony. Jaca, myślnik. Wybitny konfident. Wybitny. Czyli co, jest jakaś kapituła konfidentów, że się co roku zbierają po prostu i... No tak, wzięliśmy pod uwagę wszystkie przypadki strzelania z ucha, robienia szpagatów na psiarni i ogólnej podpierdółki. I jednak Jaca z Wrocławia zasługuje na statuetkę aportującego kundla. Także...